Dobry wieczór, ja się nazywam Olek Widera i prowadzę projekt Credit Market. Jestem u siebie, ponieważ ten projekt, początek tego projektu zbiegł się z początkami kampusa. Tutaj zebraliśmy rundę seed, tutaj się wszystko zaczęło. No jakiś tydzień temu wyprowadziliśmy się do WeWorka. Postaram się szybko, troszeczkę z perspektywy fundera fintechowego. Po co to robić, jak to robić, czym się później przejmować, czym się w ogóle nie przejmować i skąd to się wzięło. Moje doświadczenia są takie, że sam wiele lat pracowałem najpierw w konsultingu. No, poszedłem do Price'a, myślałem, że to będzie konsulting. Po paru miesiącach się okazało, że jest to audyt i jakaś masakra, ale mimo wszystko po studiach fajnie, taka fajna szkoła życia. Potem wiele lat w BRE, na końcu w asset management, w takim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych i Popema, i w pewnym momencie zacząłem się troszeczkę rozczarowywać sektorem finansowym i w Polsce chyba i na świecie. No i ktoś mi podpowiedział, nie wiem teraz, czy zrobił dobrze, czy źle, ale koniec końców robię, co robię, czyli skutecznie. Nasłuchałem się o fintechu, o technologii, wcześniej z technologii, no to co, miałem pakiet Microsoftu i iPhone'a, Bloomberga też w Asset Management, tyle. A że to się wszystko jeszcze zbiegało z początkami kryzysu wieku średniego, no to na 40 strzeliłem sobie startupa. W czasie, kiedy fintech do Polski docierał, na świecie już się mówiło o fintechowej rewolucji, a jak jest fintech i rewolucja i banki, to jest walka. Jest walka, zawsze ode mnie się oczekuje na jakichś konferencjach, żebym szarpał za wąsy banki, mam z tym problem, bo sam jestem eksbankowcem. Ale gdzieś to stąd się wzięło, że ta cała bankowa, przepraszam, fintechowa rewolucja wzięła się, że powiem, ze sprzeciwu wobec rynku finansowego. Sektor nieźle sobie, że tak powiem, zapracował na to. Tak, to wszystko zbiegło się w trakcie, takie trzy punkty miały miejsce. To znaczy rozwój cloudowych technologii, duże obniżenie kosztów rozwijania nowych biznesów technologicznych, czyli Amazon Web Services, open source, tak dalej. Nie trzeba wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy na infrastrukturę. Wszystko można mieć w modelach SaaS-owych. Z drugiej strony wkurzenie ludzi na banki generalnie. No a także pochodna kryzysu finansowego, czyli polityka banków centralnych polegająca na tym, że pieniądze są za darmo. W związku z tym masa pieniędzy zalała fundusze VC. Zakładam, że gdyby parę lat temu obligacje amerykańskie dawały 5%, a nie 0%, to pies kulawą nogą w żadne VC by nie inwestował. Tak okazało się, że jest dość dużo mózgów, dość dużo pieniędzy. No i co? Była taka oferta, sam ten slajd moim inwestorom pokazywałem. Myślę, że większości firm na tym slajdzie już nie ma, nie przetrwały, część jest. Zamiast banku można zrobić 500 różnych aplikacji, 500 produktów, banki są złe, każda z tych firm dostarczy lepsze wrażenie dla klienta, bardziej elastyczne, ładniejsze, wszystko będzie fajniejsze. No ale bardzo szybko okazało się, że to jest tak, że żeby zdobyć klienta w sektorze usług finansowych, to nie jest taka prosta sprawa. To kosztuje, trzeba mieć brand, trzeba mieć jakieś credibility. Banki na koniec dnia świetnie sobie poradziły z tą rewolucją fintechową. No i okazało się, że tak, pieniądze gdzieś tam się kończą, inwestorzy się niecierpliwią, klienci nie przychodzą, produkt jest fajny, ale mało kto chce z niego korzystać, a jeszcze mniej osób o nim słyszało. Na koniec dnia okazało się, że to, co w sektorze usług finansowych jest potrzebne, to marka, bazy klientowskie, credibility i taki stabilny model biznesowy. No więc z walki przeszliśmy na opowieści o współpracy i o partnerstwach. I to jest bardzo fajne. Tutaj Revolut, to jest czysty przypadek. Pokazuję tutaj trzy challenger banki, które z powodzeniem wchodzą w partnerstwa z fintechami. No na takiej zasadzie, że nie wiem, po API czy w inny sposób, zamiast samemu tworzyć jakiś produkt, zróbmy partnerstwo z kimś i spróbujmy, co będzie dalej. No ale oczywiście fintechy nie chcą wchodzić w partnerstwa z challenger bankami, tylko z wielkimi, tymi potężnymi, tłustymi, obiecującymi szybki sukces finansowy wielkimi bankami komercyjnymi.
Tutaj akurat bym mocno przestrzegał, bo na koniec dnia to jest tak, że po kilku latach takiego pewnego szoku duże banki, ich odpowiedź na fintech to jest fintech. Z mojego biznesu, czyli z rynku pożyczania pieniędzy, w moim przypadku przedsiębiorcom, okazuje się, że jedną z najbardziej skutecznych inicjatyw, jeśli chodzi o finansowanie, jest w Stanach nie Lending Club, który okazał się fraudem i jednym wielkim oszustwem, nie Prosper, nie Ondek, czyli te wszystkie flagowe okręty, które gdzieś tam napędzały ideę pożyczania na zasadzie peer-to-peer, tylko projekt pod tytułem Marcus, tworzony i znakomicie prowadzony przez Goldman Sachs. A zatem skoro tak jest, że banki potrafią odpowiedzieć fintechem na fintech, a z drugiej strony trzeba bardzo uważać, będąc małą fintechową organizacją, czyli startupową, i wchodzić w tak zwane partnerstwa i wdrożenia w bankach. Każdy musi pamiętać, że tak zwane polowanie na mamuty, a tego się troszeczkę również na tej scenie naoglądałem, może się skończyć tym, że wejdziemy w proces, który nam zajmie masę czasu, pochłonie nam masę energii, przez dłuższy czas nie będziemy zarabiali pieniędzy i albo nic z tego nie wyjdzie, albo też partnerując z dużym bankiem, może się okazać, że ktoś sobie poogląda, fajnie, fajnie, i później zrobi to sam. Jest jedna z takich polskich inicjatyw, jeśli chodzi o mikrofaktoring. Weszli w partnerstwo z sporym bankiem. Po roku się okazało, że już nie są do niczego potrzebni. Słabo. Dlatego trzeba myśleć o tym w ten sposób, że będąc fintechem, fajnie wchodzić w partnerstwa, ale samemu musimy znaleźć sobie niszę, gdzie jesteśmy w stanie zarabiać pieniądze. Bardzo często przestrzegam różnych kolegów startupowców technologicznych, również fintechowych, którzy zachłystują się tymi wycenami tam 0,5 miliarda, 100 miliardów i tak dalej. To jest wszystko paper money, to jest wszystko jak wyceny spółek na Nikonecie, to nie istnieje. Dziś też przeczytałem post, że N26 jest warte 10 miliardów złotych, a mBank 18 miliardów. Z całym szacunkiem, ale wycena N26 jest ta nie wiadomo czym, na papierze, na ostatniej rundzie, na zasadzie ten pies jest wart 1 000 000 złotych, bo ktoś dał za niego 2 koty, które wyceniał na 500 tysięcy. Niech ktoś wejdzie na rynek publiczny, niech się zlistuje, niech zapewni płynność, zobaczymy, co ile jest warte tak naprawdę. Trzeba pamiętać o tym, że nasz model biznesowy musi zarabiać pieniądze. A skoro samemu jest trudno, a partnerstwa różnie wychodzą, w szczególności, no nie wiem, z wielkimi firmami, no to trzeba znaleźć jakąś swoją niszę, która będzie na tyle duża, żebyśmy byli w stanie zrobić normalny, zarabiający biznes. Startup, mam wrażenie, to jest takie słowo synonim wobec przedsiębiorstwa, tak, które nie musi zarabiać. Są firmy, którym się wydaje, że źródłem przychodów jest equity. Jako był audytor powiem, że tak nie jest. To nie są przychody. No dobra, to skoro takim jestem mądrala, no to gdzie jest ta nasza nisza? Więc my finansujemy mikrofirmy. Sól tej ziemi, 50% PKB-u, Janusze i Grażyny biznesu, finansowi absolutni analfabeci, ale mam wielki szacunek. No niestety to jest tak, to już jest kwestia doświadczeń. My w zeszłym roku robiliśmy potężne kampanie o RRSO, o procentach. Straszliwe, to było straszliwe. Gdzieś straciliśmy nasze, mam wrażenie, takie dobro narodowe, jeszcze za moich czasów, matematyka polska, Lwów i tak dalej. Tego nie ma. Tego nie ma. To jest straszne, ale tego nie ma. Ale mimo wszystko dają radę. Mimo wszystko wytwarzają prawie połowę polskiej gospodarki. Mniej więcej co piąte miejsce pracy i w tym szaleństwie chyba jest metoda, bo jakoś dają radę. Online bez zbędnych formalności. Dlaczego ta nisza? Jeśli chodzi o consumer finance i finansowanie osób fizycznych, oferta banków jest nie do pobicia. Nie ma o czym gadać. Jeśli chodzi o finansowanie korporacji, no tym bardziej. Banki mają pojemność kapitałową, żaden fintech nie położy na jeden deal 10 milionów złotych, tak, jeśli chodzi o finansowanie. No a ten mały przedsiębiorca to jest taka efemeryda, nie wiadomo co to jest. Ni to firma, ni to człowiek, banki mówią, że im na tym zależy, ale tak naprawdę nie bardzo to rozumieją. A oprócz tego polscy przedsiębiorcy mają coś takiego w sobie, że zanim zapłacą to komuś, a niestety pożyczanie pieniędzy wiąże się z oddawaniem ich, mają bardzo dużo obiekcji, albo w ogóle nie mają pieniędzy, albo właśnie źle coś policzyli i się okazało, że mieli mieć, ale nie mają i w ogóle cała masa problemów. 40% małych przedsiębiorców, całkiem niezłych, wchodzi w opóźnienie plus 30 dni. No i to jest taka nisza, że albo się tam wchodzi, albo się tam nie wchodzi.
Ja akurat tej statystyki nie znałem, jak tam wchodziłem, poznałem je już, jak było za późno. No ale cóż, żyjemy z tym, jest całkiem nieźle. Kolejna rzecz w związku z tak zwaną niszowością. 100% naszych klientów jest i bankująca, i bankowalna. Więc gdzie to, po co to jest w ogóle? Co my robimy? Dlaczego oni korzystają z naszych usług? Jak mówiłem, banki... No tak, kredyty w bankach są postrzegane, a percepcja jest najważniejsza, jako trudne, jako niewygodne, jako ciężkie, jako nie dla mnie, utrapienie, przepełnione papierologią. I teraz nieważne, że tak w większości przypadkach nie jest, ważne jest, co klienci na ten temat uważają. Natomiast jak się okazało, tak jednak jest. Otóż pierwszy podstawowy produkt finansowy mały przedsiębiorca w Polsce dostanie bardzo szybko, czyli limit kredytowy. W Aliorze, w mBanku, w Raiffeisenie, no przepraszam, nie ma Raiffeisena, już banków ubywa, to jest parę kliknięć. Gorzej jest, kiedy chce pożyczyć pieniądze na jakiś opportunity deal. Jest partia towaru, jest coś, jest, potrzebuje szybko. No to tak, to jest prawdziwa klientka, która zgodziła się, żebyśmy ją pokazywali. Pani Ela handluje zabawkami, ma linię, ma kredyt w rachunku, limit kredytowy w rachunku, którego nie wykorzystuje z bardzo ważnego powodu. Mały przedsiębiorca nie ma pensji. Jeżeli ma limit, to ten limit to są pieniądze na czarną godzinę. Czyli krótko mówiąc, pani Ela może się rozchorować jutro i nie móc zarabiać pieniędzy, dlatego nie może zostać bez dostępu do środków. Coś się może zdarzyć. Urząd Skarbowy przyjdzie, powie, wie pani tam na CLE, na VAT-cie coś jest nie tak, teraz 30 tysięcy, a w ogóle blokujemy pani konto. Limity kredytowe są przez ostrożnych, roztropnych, sensownych, czyli takich, którzy mają zdolność kredytową przedsiębiorców, postrzegane jako kasa na czarną godzinę, a nie do wykorzystania na zakup towarów. No i teraz pani Ela poszła do swojego banku i się okazało, że formularz, no pani Elu, to już by się z tym limitem było prosto, ale teraz jest coś innego i teraz tak, średnio to jest faktycznie 98 pól, Customer Promise to oczywiście 48 godzin decyzja, tylko no tak liczone według czasu z Urana może, bo na pewno nie z Ziemi. Tych iteracji jest dużo, tych dni, które mijają jest sporo. Niekoniecznie z winy banku, bo pani Ela nie zawsze może być perfekcyjnie przygotowana z całą tam papierologią, no i to jest trudne. No można pójść gdzieś tam, nie wiem, tutaj na ulicę albo do różnych tak zwanych firm pożyczkowych, natomiast koszty na poziomie, nie wiem, pożycz 1000, oddaj 5, jak ktoś ma po kolei w głowie, no to dzięki. No i cóż, nam się udało zrobić proces, który wcale nie jest innowacyjny. Pewnie gdyby był innowacyjny, byśmy nie zebrali 6 milionów na seed, a ponieważ jest kompletnie nieinnowacyjny, no to w Polsce można zebrać pieniądze na coś, co ktoś zna, rozumie, jest w stanie jakoś sobie wyobrazić i policzyć pieniądze. Cała zabawa polegała na połączeniu kilku klocków. To wcale nie było proste. I tak tanie, jak myślałem na początku. Na koniec dnia udało się zrobić proces, który trwa parę minut. Wybiera się, ile chcemy pożyczyć, na jak długo, jakie parametry. Potem jest ktoś z Kontomatika może? Szkoda, bo ja zawsze lubię, jak są ludzie z Kontomatika, czyli ze wspaniałego, znienawidzonego przez banki operatora screen scrapingu, który wkrótce ma być zastąpiony we wrześniu tym roku ekosystemem API bankowych. Ważne jest to, że mimo to, że to jest niebezpieczne i znienawidzone przez banki, to działa super. Krótko mówiąc, klient loguje się swoim kontem bankowym, my widzimy, jakie ma przychody, jesteśmy w stanie wyliczyć jego zdolność kredytową. Robimy z BIK-iem, czyli krótko mówiąc, jego historia kredytowa jest nam znana. No i w zasadzie deal jest done. Cała zabawa polega na tym, że w tej całej fintechowej rewolucji, tym digitalu i tak dalej, ludzie nie są w stanie docenić wielkiego wysiłku, który zrobiliśmy, żeby postawić to i mówią, że dobra, to było wygodne, to było szybkie i tak dalej, no to mało. Zawsze po decyzji kredytowej, która jest na tak bądź na nie, rozmawiamy z klientami i mam wrażenie, że to jest taka cecha, która nas najbardziej od banków odróżnia. Otóż u nas te wszystkie takie nudne procesowe rzeczy, przeliczanie tam, sprawdzanie i tak dalej robią maszynki, no bo na koniec dnia to wszystko są cyfry, które można dodać, odjąć i podzielić przez siebie. Natomiast z klientami rozmawiają ludzie. No i chyba to jest główna różnica wobec banków, gdzie jednak wciąż jest tak, że tam oficer kredytowy przerzuca papierki z lewej strony biurka na ten, a
do rozmowy z klientami zaprzęga się boty. Czy to faktyczne chatboty, czy też osoby w call center wytrenowane na skrypcie, no to też jest jakaś tam forma bota. No i to jest chyba główna różnica. Natomiast jak będzie w przyszłości, dla fintechów będzie ciężko. O tych klientów wcale nie będzie łatwo. Banki są duże, silne. Fintechy bankom na pewno zazdroszczą... O Jezu, mamy to chyba na odwrót. To powinno być o tak, wszystko jedno. Bazy klientowskiej, pozycji na rynku, stabilności, bazy kapitałowej. No tutaj banki zawsze będą bankami, no nie ma co ukrywać. Banki są częścią publicznej infrastruktury, takiej ekonomicznej. A z kolei myślę, że wciąż będzie tak, że banki będą nam zazdroszczały tego wszystkiego, co wynika z tego, że jesteśmy lżejszymi organizacjami i mamy krótszą agendę, krótko mówiąc, czyli jakieś tam szybkości, brak procedur, może za dużo powiedziane, ale no cóż, pewnych rzeczy, jeśli chodzi o nasz model scoringowy, znaczy nie pewnych, tylko wszystkich, żadnych konkretnie, nie muszę zgadniać z KNF-em, tym bardziej, że pożyczamy pieniądze z przedsiębiorcom. Także jeśli stwierdzimy, że jakaś tam dana dobrze koreluje ze zdarzeniem, że ktoś pożyczył i nie spłacił, no to praktycznie następnego, nie wiem, tygodnia może być z powrotem wrzucana do modelu i już o to korygujemy nasze silniki decyzyjne. Elastyczność, banki są bardzo elastyczne, będą coraz bardziej elastyczne. Wbrew pozorom to nie jest tak, że fintechy są dużo bardziej elastyczne niż banki, bo są mniejsze, krótko mówiąc, i mają mniej zasobów, mniej środków. Natomiast na koniec dnia bankom się wydaje, że tak jest. I chyba to jest taka rzecz, która budzi ciągle zazdrość u oficerów kredytowych bankowych. Walki nie będzie, obydwa środowiska się przenikają. W większości przypadków założyciele fintechów to są dawni bankowcy. Banki lubią z nami rozmawiać, bo to też tak zawsze jest, no nie wiem, fajnie ogrzać się w cieple innowacyjności. A z drugiej strony większość pomysłów na innowacyjność fintechy zaczerpują z banków, bo to tam są budżety na R&D. Także będziemy się jakoś tam przenikali, lubili, a na konferencjach będziemy się szarpać za wąsy. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania? Dobra. Tak, nie uciekaj, Olek. No, moje pytanie takie, Olek, bo tak narzekasz na te banki, przestrzegasz te fintechy, żeby nie współpracowały z bankami. Najlepsze bonusy brałem w banku, ja bardzo lubię banki. No właśnie, i czekam, aż się podzielisz tym sukcesem współpracy. Sukces współpracy? Nie, no nie współpracujemy z bankami, jesteśmy gdzieś tam zupełnie... Jesteśmy gdzieś tam zupełnie... Ale bankowo... Zupełnie obok, bankowo, no, mimo siebie. Odpowiadam. Faktycznie. Bankowo ma zupełnie inny brand niż Alior Bank. Wiele razy mi mówili, że chociaż należą do grupy Alior Banku, to są czymś innym. Rzeczywiście w ramach partnerstw zaczęliśmy z bankowo. I to jest, ale to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, ponieważ mniej więcej w tym samym czasie zaczęliśmy rozmawiać z bankowo, które jest no, instytucją, gdzie zakładałem, że to może potrwać 3 miesiące. I w tym samym czasie zaczęliśmy rozmawiać z takim digitalowym, niezależnym pośrednikiem. No i teraz doświadczenie jest takie, że bankowo wzięło mój wzór umowy, działamy już od miesiąca, a z tym drugim to dopiero dzisiaj jakoś tam podpisaliśmy kwity i bardzo często tak jest, że niezależne firmy, które mienią się fintechami, nabierają takiego nimbu wielkiej korporacji, a tu byłem pod wielkim wrażeniem szybkości działania. Rach, ciach, nie wiem, gdzieś tam przy kawie ustaliliśmy warunki, następnego dnia była umowa, wdrożenie po tygodniu. Szczerze mówiąc, sami musieliśmy nieźle tam się spieszyć, żeby przedbankowo nie wpaść jak na jakiś tam cementowy chleszcz, krótko mówiąc. W końcu chyba też pochodzisz z korporacji. Tak. Ale druga rzecz, a propos Kontomatika, my bardzo lubimy Kontomatik. Nie mów, że banki nie lubią Kontomatika. Powiedz, że KNF nie lubi Kontomatika. Nie, nie, ja jestem świeżo po jakiejś takiej konferencji, gdzie był Waldek Kiciński, który jest szefem Związku Banków Polskich. Miałem wrażenie, że jak padało słowo Kontomatik albo screen scraping, to robił takie jak tam korno, fuf, tam... Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy znacie historię. Otóż Open Banki, ja się strasznie bałem tak zwanego Open API.
bankowego. Dlaczego? Ponieważ dopóki działają te scrapery, jestem w stanie brać to, co mi jest potrzebne. Dwuletnią historię przepływów na rachunku bankowym. Bałem się czegoś takiego, że dobra, banki się otworzą, ale w tym bankowym API to będę mógł zobaczyć, jakie jest saldo na rachunku i tyle. Koniec. No i tak powiem szczerze, to w tą stronę szło, a prace nad tym były gdzieś tam prowadzone pod egidą Związku Banków Polskich. Skończyło się na tym, że konkurent Kontomatika złożył zawiadomienie o postępowaniu kartelowym do Komisji Europejskiej i w Związku Banków Polskich pojawiło się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy CBŚ na zlecenie Łokiku. I nagle się nagle panom tam, którzy zastanawiali się, w jaki sposób ograniczyć na koniec dnia nie nam fintechom, tylko konsumentom, klientom banków, dostęp do ich danych bankowych, no że to jest de facto postępowanie związane z ograniczeniem konkurencyjności, jest w ogóle odpowiedzialność karna. No i od tego momentu jest pełna otwartość, w otwartym API będzie wszystko. A najlepsze jest to, że wiele banków mniejszych, które nie mają business case'ów na to, żeby wystawić API. No przecież trzeba wysłać informatyka, on coś musi zrobić, to musi być bezpieczne, tak dalej. No fajnie by było, jakby było jakiś business case na to. Coraz bardziej wielu bankom podoba się myśl, że jeżeli API bankowe nie będzie działało, to to tym takim fallback scenario, czyli będzie scraping, tak? Czyli jest bronione coś, co na koniec dnia się okaże, że trzeba atakowane coś, co na koniec dnia się okaże, że jest jakimś tam remedium na to, że nie będzie trzeba wystawiać swojego API. A te banki, jak nie wiem, Alior, mBank, swoje API już mają dawno powystawiane. Alior i mBank są chyba jedynymi bankami w Polsce, no, i ING, przepraszam, które mają w ogóle API kredytowe, więc ktoś może pisać produkty kredytowe w oparciu o te rozwiązania tych dwóch banków. Tyle. Myślę, że była burza w szklance wody, było o czym gadać na konferencjach, było gorąco, a teraz już po prostu będzie normalnie, tak mam wrażenie. Jeśli chodzi o dostęp do danych bankowych, kolejna rzecz jest taka, że fintechowcom się wydaje, że to jest jakaś wielka rewolucja. Prawda jest taka, że ja bym nie zrobił tego projektu, gdyby nie było rachunków bankowych i gdyby nie było banków, krótko mówiąc. No skąd wziąłbym dane o tym, co tam dany klient, dany przedsiębiorca generował na tym swoim rachunku bankowym. Także cieszmy się, że banki są, jest ich coraz mniej. Coraz mniej, coraz większe, coraz bardziej narodowe i państwowe. To też jakaś tam opportunity, bo to nie są warunki do tego, żeby rosła konkurencja na rynku, ale no, zobaczymy.